W dniu wczorajszym jako przedstawicieli Solidarności Rolniczej Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczyliśmy w bardzo interesującej uroczystości, obchodach 35-lecia śmierci Piotra Bartoszcze. Piotr Bartoszcze, wielka postać, a wydawałoby się tak przeciętnie prosty, zwyczajny człowiek. Przyjaźniliśmy się od momentu powstania Solidarności. Rolnik, który kochał ziemię. Rolnik, który kochał drugiego człowieka. Chciał coś dla Polski zrobić. Mógł powiedzieć, co ja będę się angażował, mam trójkę małych dzieci, ale nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Wielokrotnie spotykaliśmy się u mnie w moim mieszkaniu z Romanem, często bywał Michał, długie wieczorne rozmowy. Później, kiedy wprowadzono stan wojenny i godzinę policyjną, a rozmowy się przedłużyły, to bywało, że nieraz nocowali u mnie, żeby nie wracać już w stanie godziny policyjnej. Dzisiaj obchodzimy 35. rocznicę jego śmierci. Tragicznej śmierci. Ale tak jak mówiłem w homilii, nigdy nie możemy deptać przeszłości ołtarzy, chociaż doskonalsze mamy wznieść. Tak jak na śmierci świętego Wojciecha zrodził się Kościół Polski i Polska powstała jako państwo, tak wierzę, że na śmierci i krwi Piotra, księdza Popiełuszki, księdza Suchowolca i tylu bezimiennych czy cichych męczenników zrodzi się ta prawdziwa solidarność, gdzie jeden będzie z drugim, a nie przeciw drugiemu, gdzie ludzie będą budowali na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli, bo Polska jest jedna, ojczyzna jest jedna i solidarność jest jedna. Chłopska, rolnicza i my jesteśmy dziedzicami tej spuścizny i musimy zrobić wszystko, aby to dziedzictwo przynosiło owoce. 6 września 81 roku byłem z pielgrzymką rolników indywidualnych w Rzymie u Ojca Świętego podziękować za rejestrację naszego związku. Ofiarowaliśmy Ojcu Świętemu dożynkowy wieniec, polskie kwiaty, polskie kłosy. Dotknął tych kłosów, dotknął tych suchych kwiatów, figurki Matki Bożej i powiedział: co dzień modlę się za polską solidarność, bo wierzę, że to jest siła, która odrodzi Polskę. Dziś jest świętym, patrzy na nas z nieba. Czy my robimy wszystko, żeby te słowa się spełniły? Nie ustajmy w pracy, nie ustajmy w solidarności. A Polska będzie taka, jaką sobie wymarzył Jan Paweł II. Piękne słowa, naprawdę. Moje spotkanie z Piotrem Bartoszcze polegało na tym, że tworząc Związek Solidarność na terenie województwa toruńskiego, mieliśmy bardzo mocne kontakty z Bydgoszczą poprzez Kamila Matuszewskiego i Urbana Matuszewskiego. Ale kontakty z Romanem Bartoszcze nie były tak silne jak z Piotrem. Piotr był człowiekiem, który myślał po chłopsku i myślał bardzo mocno organizatorsko. Wszelkie próby rozbijania Solidarności na tak zwaną Solidarność Chłopską i Solidarność Rolników Indywidualnych u Piotra nie miały miejsca. I dlatego szanowałem go zawsze, kiedy mieliśmy możliwość spotykania się, a współpraca nasza polegała na tym, że byliśmy bardzo blisko siebie, musieliśmy podejmować wspólne działania. Również tutaj, kiedy Piotr organizował wtedy tą głodówkę, jeden człowiek od nas był obecny na tym strajku. Także moje zdanie o Piotrze jest bardzo dobre i bardzo mocne i był to przyjaciel nas wszystkich i przyjaciel rolników. Natomiast nie do końca może rozumiał rzeczywistości, która go otaczała i w którą chciano go manewrować. I być może to, że ten człowiek został zabity, zamordowany, to właśnie dlatego, że miał inną wizję, inaczej widział, inaczej patrzył na to wszystko, co nas otaczało. Piotr jest symbolem rolnika, symbolem męczennika. W tym okresie śmierć ponieśli również
anonimowi rolnicy, jest ich kilkunastu, tak jak ksiądz Popiełuszko, ksiądz Solidarności Pracowniczej, byli mocno prześladowani. Jednak oddając życie za drugiego człowieka, jest to największy akt, jaki człowiek może poświęcić.